Siemano wszystkim. W dzisiejszym odcinku szybki vlogas jedziemy do Olkusza pokibicować, niestety nie w roli startującego, ale i tak będzie fajnie. Piękna pogoda, chłopaki muszą wykorzystać, fajnie polatać. Będę osobistym szoferem pana przełajowca Wiktora Antosza. Zobaczymy, czy mu to pomoże. Jest godzina około 15:10, ja właśnie wyszedłem z roboty. Tutaj przy Błoniach, Wiktor mieszka zaraz obok, więc co, jedziemy! No i dojechali! Piotr, jedziemy, jedziemy! Dawaj, Paweł! Lecisz, lecisz! W ramach Epic. I zobaczmy, jak. Dawaj, Piotrek, mocno, końcuwa! Właśnie tyle pozostaje do mety. 200 metrów. Dawaj, zabagło, końcuwa! Lecisz! 50 metrów do mety i nie zatrzyma go już przewagą, ale tam jeszcze nie, Piotrek nie powiedział ostatniego słowa. I on teraz wziął się do roboty i on biegnie na metę, na miejscu drugim. Co powiesz, Wiktorku? Powiem tak, prosta sprawa, prosta piłka, 31 jest złamane. Nie wiem czy dzisiaj, ale prawdopodobnie dzisiaj. Tyle mam do powiedzenia. Trzymamy go za słowo. Właśnie ruszyła najmocniejsza seria pań. Chłopaki poszli się rozgrzewać, więc ja idę po coś do żarcia, żeby sobie owalić zanim oni zaczną biec. Pierwszy międzyczas już, no może coś powie. Na razie chyba tempo dosyć wolne, bo wszystkie zawodniczki zbite. Co? Trzymamy kciuki. I wystartował. Najmocniejsza seria biegu na 10 tysięcy metrów panów i to tutaj będą się walczyć. Jazda, panowie! Mistrzostw Polski. Zobaczymy, który z zawodników poradzi sobie tutaj najlepiej. Jazda! Jazda, panowie! Jazda! W tym momencie mniej więcej przygotowują. Jazda, panowie! Dobre tempo! 2 minuty 54 sekundy. Jazda, panowie! Trzymamy! Trzymamy, trzymamy! Bardzo dobrze, luźno! You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Jazda, Gosu! Biegaj, Antosz, dobrze jest! Trzymaj, trzymaj! Trzymaj, Antosz! Nie opuszczaj! Trzymaj go, trzymaj do końca! Jazda, Gosu! I na pierwszych dwóch miejscach będą... Jedzie! Biegnie! Jazda! Jak
piąty zawodnik. Pięknie! Świetna walka. Idziemy oglądać wyniki. Jak to wszystko wygląda? Nawet 3 finisze. 30-53 będzie. 10, z wami. Nie, nie. No prawie. 53. Proszę Państwa, jest sub 31. Sub 31. Mówiłem, tak mówiłem. Powiedział, zrobił. Zuch chłopak. Kurwa. Co? To się wytnie. Co mogę powiedzieć? Powiem jedno. Z tych, co nie wierzyli. Chłop co dobiegł minutę temu i se gada na ludzie normalnie. Fenomen. Kolejny brązik do kolekcji. Fajne. Ale końcówka nie. Dobre, to był cel. Wiesz, ja obstawiałem, że ty go sieknie za końcówkę. I taki był cel, że... I tak krzyczał, Katrin pierwszy katalandysz po zewnętrznej. Mam nadzieję, że vlogasik się podobał. Dzisiaj jest niedziela, piękna pogoda, słoneczko. Już chciałoby się pobiegać, ale w tym tygodniu niestety kolejna krótka przerwa. Tym razem wysiadło rozcięgno, ale co zrobić? Zasuwam trzeci raz na basen, ale jutro już raczej szykuje się powrocik. Pod koniec tygodnia wyjeżdżamy na obóz do Zakopca, więc tego też się zrobi materiał. Możliwe, że będzie okazja bardzo ładne ujęcia tam ze stadionu, z jakichś treningów porobić, ale najważniejsze, żeby potrenować tam już w zdrowiu, do pierwszych startów nieco złapać formę. Jak nie, to najwyżej będziemy sobie leżeć, pić piwko i spędzimy chillową majówkę, co też nie byłoby najgorsze, ale jednak bardziej nastawiam się na robienie formy niż brzucha piwnego. No i co? Trzymajcie się, do następnego.